odebrali nam wolność, ale nie mogą odebrać nam talentów. Osiągamy sławę za granicą bez pytania ich o zgodę. Mówiła Helena Modrzejewska, wybitna polska aktorka dramatyczna, która w 1876 roku wyemigrowała do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W tych słowach Modrzejewska opisywała losy tysięcy Polaków, którzy często w dramatycznych okolicznościach opuszczali zajętą przez zaborców i pozbawioną własnej państwowości ojczyznę i wyruszali w świat w poszukiwaniu możliwości kształcenia, pracy i osobistej wolności. Wielu z nich wspaniale przysłużyło się nowym, przybranym ojczyznom, pozostawiając w najdalszych zakątkach świata ślady polskiego geniuszu. To oni, budowniczowie świata, dzięki swoim talentom, edukacji i pracy przyczynili się do rozwoju światowej nauki i techniki, a efekty ich działań są podziwiane do dziś. Polacy znają Gabriela Narutowicza przede wszystkim jako pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej, zamordowanego w zamachu 16 grudnia 1922 roku w Galerii Zachęta. Zanim jednak Narutowicz został wybrany na ten urząd, dał się poznać jako wielki uczony, wybitny inżynier i europejski pionier elektrowni wodnych. Gdy 16 grudnia 1922 roku zamachowiec Eligiusz Niewiadomski strzela do pierwszego prezydenta, zabija nie tylko polityka, ale jednego z największych inżynierów przełomu XIX i XX wieku. Gabriel Narutowicz urodził się w 1865 roku na Żmudzi, w polskiej rodzinie szlacheckiej o powstańczych tradycjach. Dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi Brewiki. Ojciec, Jan Narutowicz, pełnił funkcję sędziego powiatowego w odległych o 10 km Telszach. Niestety w niespełna rok po przyjściu na świat Gabriela jego ojciec umiera, a wychowanie dzieci spada na matkę, Wiktorię ze Szczepkowskich. Młody Narutowicz wzrasta w atmosferze patriotyzmu, podsycanego wieloletnimi represjami rządów carskich wobec powstańców i ich rodzin. Matka, jako kobieta wykształcona i zafascynowana filozofią oświecenia, wywiera duży wpływ na poglądy syna i jest jego pierwszą nauczycielką. Walka z rusyfikacją jest w tej rodzinie tak zacięta, że wobec braku szkół polskich na Litwie matka umieszcza młodego Gabriela w gimnazjum niemieckim w Lipawie, które ten z powodzeniem kończy jako 18-latek w roku 1883. Studia na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu Petersburskiego przerywa mu gruźlica. Lekarze uznają jego stan zdrowia za tak poważny, że zostaje wysłany do Szwajcarii, do słynnego sanatorium w Davos, na, jak sądzono, ostatnie miesiące życia. Po rocznej kuracji jego kondycja poprawiła się jednak na tyle, że może kontynuować studia na Politechnice w Zurichu. W czasie studiów Narutowicz pomaga Polakom ściganym przez carat, przyjaźni się też z członkami emigracyjnej partii Proletariat. W roku 1889 aresztowano go na kilka dni po spełnieniu prośby przyjaciela rewolucjonisty Aleksandra Dębskiego, by usunąć z jego mieszkania obciążające go materiały. Po zwolnieniu z aresztu Narutowicz traci możliwość powrotu do Polski. Władze rosyjskie wydają nakaz jego aresztowania. Z biegiem lat Szwajcaria staje się jego drugą ojczyzną. Po ukończeniu studiów pierwszą posadę otrzymuje w biurze budowy kolei żelaznej w Sankt Gallen. W roku 1892 przenosi się do biura wodociągów i kanalizacji jako inżynier w dziale budowy. Wtedy też pierwszy raz styka się z problemem regulacji rzek.
po raz pierwszy jest w swoim żywiole. Pracuje z przyjemnością i pasją. Panowie, inżynier jest jak Bóg. Doznaje tej samej przyjemności twórczej. Przełomem w jego karierze jest rok 1895. Mianowano go wówczas inżynierem sekcyjnym regulacji Renu. Liczący sobie wówczas 30 lat, Polak z Rosji, emigrant, któremu władze carskie zakazały wstępu do własnego kraju, zyskuje też szwajcarskie obywatelstwo. Wkrótce staje się najbardziej znanym i cenionym w Europie inżynierem specjalizującym się w budownictwie wodnym. W tymże 1895 roku związuje się z biurem wybitnego szwajcarskiego inżyniera Kirchsteinera w Sankt Gallen. Początkowo jako pracownik, potem jako kierownik biura, a wreszcie jako wspólnik Kirchsteinera bierze udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach budowlanych tej firmy. Bardzo mi miło. Józef Piłsudski wspominał: w czasie moich wędrówek po świecie nieraz obijało mi się o uszy jego imię, wspominane przez wielu moich przyjaciół, którzy dla tych czy innych powodów przemieszkiwali lub zawadzali o Szwajcarię. Było to naturalne. Gabriel Narutowicz stał się w tym kraju swego rodzaju znakomitością dzięki wybitnym pracom w dziedzinie budownictwa wodnego. A że w owych czasach, czasach ciężkiej niewoli, każdy Polak, który zdobył uznanie wśród cudzoziemców, dawał wszystkim innym pewne prawo do dumy narodowej. Nazwisko to przez nikogo ze spotkanych przeze mnie Polaków inaczej jak z szacunkiem nie było wymawiane. Dlaczego to właśnie Szwajcaria stworzyła naszemu rodakowi tak wspaniałe warunki rozwoju? Otóż Szwajcaria nie posiadała własnych zasobów naturalnych w postaci złóż węgla czy ropy naftowej. Ten dynamicznie rozwijający się kraj skazany był zatem na dostawy paliw z zagranicy, co wiązało się z wysokimi kosztami. Szwajcarscy inżynierowie, a wśród nich Polak z Rosji, Gabriel Narutowicz, poszukiwali rozwiązania, którym okazała się możliwość wykorzystania spadków wód jako źródła energii, czego górzystej Szwajcarii akurat nie brakowało. Inwestowano więc w budownictwo wodne, a wodę z wodospadów wykorzystywaną jako źródło energii elektrycznej określono mianem białego węgla. Na przełomie XIX i XX wieku Narutowicz pracuje przy budowie elektrowni Kubel pod Sankt Gallen. Początkowo miejscowa rzeka Urnasz wykorzystywana jest na długości 5 km, tworząc wodospad o wysokości 90 metrów, który uruchamia 5 turbin wodnych. W roku 1900 elektrownię oddano do użytku, a już w 3 lata później potrzebna była jej rozbudowa ze względu na dynamiczny rozwój ośrodka przemysłowego, który zasilała. Jak na owe czasy była to elektrownia bardzo duża, a po zasileniu jej dodatkową wodą z rzeki Zitter stała się jedną z najważniejszych siłowni wodnych Szwajcarii. Mija zaledwie kilka lat i w 1905 roku Narutowicz trafia do Andelsbusch, gdzie zostaje kierownikiem budowy kolejnej elektrowni wodnej. Zawodowa poprzeczka jest tym razem zawieszona znacznie wyżej. Chodzi nie tylko o uzyskanie dużo większej mocy, ale i sprostanie trudnym warunkom terenowym. W elektrowni będą pracować 4 turbiny. Zaś duże wahania dobowe w poborze energii zmuszą Narutowicza do stworzenia rezerwowego zbiornika wody. Dziś pojęcia elektrowni przepływowej czy zbiornikowej są dla inżynierów elektryków powszechne. Wówczas jednak były przejawem nowatorstwa i dowodem na twórczą pomysłowość. Elektrownia w Andelsbusch zaczyna działać w roku 1908 i jest na tyle efektywna, że zaspokaja potrzeby energetyczne sąsiadujących obszarów nadgranicznych Austrii i Bawarii. Szwajcaria dzieli się więc nadwyżką energii z dotychczasowymi dostawcami węgla i ropy. Jest to nie tylko osobisty sukces Gabriela Narutowicza, ale i całej jego przybranej ojczyzny. W tym czasie Polak staje się w Szwajcarii niemalże bohaterem narodowym.
Zaczynają się z nim liczyć szwajcarskie naukowe koła techniczne, a Politechnika w Zurichu proponuje mu objęcie katedry budownictwa wodnego. Narutowicz był również współtwórcą elektrowni Refrain na granicy szwajcarsko-francuskiej, zbudowanej w latach 1906-1908. Wykorzystano tam wody rzeki Doubs, stosując jedno z pierwszych ujęć wodnych bez przelewu. Uczestniczył również w projektowaniu elektrowni Montej w szwajcarskim kantonie Wallis, zbudowanej w latach 1908-1910. Zakład ten wykorzystywał energię rzeki Wiese. W 1908 roku Narutowicz otwiera w Zurichu własne biuro inżynierskie. Wkrótce jego firma obejmuje działalnością, obok Szwajcarii, większość krajów europejskich. W roku 1915 zostaje przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Regulacji Renu. Na wieść o wybuchu I wojny światowej Narutowicz rozpoczyna akcję filantropijną mającą na celu pomoc Polakom, którzy przez wojnę trafiają do Szwajcarii. Zakłada Polski Komitet Samopomocy, a rok później zostaje jednym z dyrektorów Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Należy też do stowarzyszenia La Pologne et la Guerre w Lozannie, przez co stopniowo zbliża się do koncepcji realizowanych przez Józefa Piłsudskiego. We wrześniu 1919 roku na zaproszenie polskiego rządu przybywa do kraju, gdzie angażuje się w odbudowę odrodzonego po rozbiorach państwa polskiego. Do opuszczenia Szwajcarii namawia go osobiście sam Ignacy Jan Paderewski. 30 lat żyję w Szwajcarii. Zżyłem się z tutejszymi ludźmi. Mówię ich językiem. Na brak powodzenia i życzliwości skarżyć się nie mogę. A jednak, gdybym miał życie zaczynać na nowo, to chciałbym, żeby ułożyło się inaczej. A teraz? Jakże ja mam odejść od tego warsztatu pracy, w którym na stole leży nieukończonych prac samego szwajcarskiego rządu za 100 milionów franków? Rzecz w tym, panie Narutowicz, że Polska nieco rok powstaje. Narutowicz powraca do kraju, choć tym razem trawi go tęsknota za pracą, którą porzucił, by służyć ojczyźnie. Zostaje ministrem robót publicznych, następnie ministrem spraw zagranicznych, wreszcie pierwszym prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej. Usiłuje być apolityczny, mimo walk i rozgrywek otaczających go stronnictw. Czuje się coraz bardziej omotany, o czym wspomina w poufnej rozmowie ze starym znajomym ze Szwajcarii. Powiedz mi, panie przyjaciel, po co ja w to wszystko wlazłem? Gabriel Narutowicz ginie od kuli zamachowca 16 grudnia 1922 roku. Nie jest mu dane spełnić największego zawodowego marzenia – budowy elektrowni zasilanej wodą jednego z alpejskich lodowców. Trzeba było kolejnych 30 lat bez Narutowicza, by ten pionierski plan doszedł do skutku. Dziś wszystko, co wiemy o tym wielkim Polaku, pozwala przypuszczać, że mógłby wiele dokonać dla kraju jako jego pierwszy obywatel. Przeszkodziły temu strzały fanatyka w Zachęcie. W roku 2022 Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy tragicznej śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza. W dokumencie napisano: Senat oddaje hołd pamięci prezydenta, a jego tragiczną śmierć uznaje za uniwersalną przestrogę przed fatalnymi skutkami szerzenia w życiu publicznym nienawiści i pogardy.